Justyna Sieńczyło, 50 l. Przed lato zaliczyła wpadkę na scenie, którą do dziś wspomina. Co ciekawe, potrafiła przekuć ją w sukces. Na scenę Zielonogórskiego amfiteatru weszła czternastoletnia, długowłosa brunetka o dużych, ciemnych oczach. Przyjechała z rodzinnego Białego Stoku z mamą, która stała za kulisami i mocno ściskała kciuki za córkę. Był 1984 rok. Reklama Przygotowałam balladę o żołnierskich. Butach była ta okudzawy i piosenkę ałuły Pugaczowej. Znajomi rodziców przywieźli jakąś jej płytę. Wspomina Justyna się czuło. Rodzicielka bardzo dbała o jej wykształcenie. Od dziecka uczyła się baletu. Chodziła do szkoły muzycznej, śpiewała, grała na gitarze. W czasie występu konkursowego, nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowała. Był na scenie taki ogromny szklany podest. A że ciągle padało, szkło było mokre i okropnie śliskie. Kiedy po zaśpiewaniu Okudzawy chciałam się ukłonić orkiestrze, nastąpiłam na szkło. Poślizgnęłam się i runęłam malowniczo na oczach wszystkich, opowiadała. Na szczęście nie spieszyło jej to. Podniosła się i podeszła do mikrofonu. To na szczęście powiedziała rezolutnie nie tylko świetnie jej poszło ale jeszcze tymi słowami zjednała sobie sympatię publiczności jury przyznało jej nagrodę srebrnego samowara Byłam najmłodszą laureatką w historii festiwalu Piosenki Radzieckiej komentuje dostała kilka propozycji wyjazdów na koncerty poznała Marylę Rodowicz zespoły Lombard Baim Perfekt. Wspomina ten czas z ogromnym sentymentem. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.